Witajcie bardzo serdecznie, kochani widzowie. Przepraszam, że bez kamery, ale to jest i tak testowy projekt. Agenci Tango powstali w latach 2013-2015. Ich struktura nie była do końca jasna. Generalnie rzecz biorąc, no, agenci Tango byli fajni, potrafili się odnaleźć na polach bitwy. Taki czerwony sokół potrafił, jak według filmów, które macie, które oceniacie na plus, czerwony sokół potrafił odnaleźć się na polach bitwy, jednak mroczny sokół potrafił jeszcze bardziej. Mroczny sokół to jest alter ego czerwonego sokoła, jakby ktoś jeszcze nie wiedział, a ktoś nowy by dołączył do nagrania. Także jeżeli chodzi o sytuację bieżącą agentów Tango, agenci Tango rozpadli się w 2024 roku, w lutym podpisując dekret, że powrócą, gdy przyjdzie zagrożenie. No i generalnie tak, Deimos był liderem agentów Tango do 2018 roku, kiedy wydał rozkaz 66. Czerwony Sokół, Czarna Kicia, Mroczna Rebeliantka oraz Czarna Wdowa byli w tajnej bazie, dzięki czemu uniknęli śmierci z rąk reszty zbuntowanych agentów. Agenci Tango, gdyby nie wiadomo, Czerwonego Sokoła, by się samych siebie po prostu powybijali. Agenci Tango byli równoważni, jednak kłócili się czasami. To kłótnie potrafiły rozwalić agentów Tango. Pierwszy taki rozłam miał miejsce w 2021 roku, kiedy to wszyscy oskarżali Czarną Perłę, Czarną Wiedźmę i innych agentów o zdradę. Ale o tym wam opowiem w osobnym materiale. To będzie dłuższy filmik zmontowany w Canwie. Także jak się spodoba, zostawcie kciuka w górę, subskrypcja w zasięgu. Lecimy dalej. Kolejnym agentem na nasi liście, który przetrwał rozkaz 66, ukrywał się do dnia dzisiejszego, jest Dzwon. Dzwon potrafił być charyzmatyczny. Potrafił dowodzić armią. Przede wszystkim oddany był Czerwonemu Sokole. Czarna Wdowa. Ona była agentką Tango w latach 2016-2019. Ukryła się po rozkazie 66 i już nigdy nie powróciła do agentów Tango. Generalnie rzecz biorąc, agenci Tango żyją po dziś dzień, aczkolwiek co się z nimi dzieje, nie mam bladego pojęcia i nikt tego nie będzie wiedział. Rozkaz 66 zmienił agentów Tango na zawsze tak naprawdę, bowiem zmienił ich postrzeganie na ludzi. Kolejnym agentem był oczywiście Lord Deimos. Oczywiście po opuszczeniu agentów Tango po nieudanym rozkazie 66 ukrył się wraz ze swoją świtą i reklamował Imperium, tak zwane Mroczne Imperium. Ale o tym, czym było Mroczne Imperium i tak dalej, opowiem w osobnym filmie po prostu, bo to by zajęło za dużo czasu. Kolejną agentką jest właśnie ta Mroczna Rebeliantka. Dlaczego Czerwony Sokół zgodził się przyjąć Mroczną Rebeliantkę na swoją uczennicę i ją uczyć w agentach Tango, tak samo jak uczył Krwistą Pięść i Krwistą Kroplę? Dlatego, że po prostu względem poprzednich lat wiedział, że jeszcze potrafi, zgodził się po namowach agentów Tango, żeby ją szkolić. Wyszkolił ją, była dobrą agentką Tango. No i de facto, no fajną była agentką Tango, potrafiła się odnaleźć na polach bitwy, nie zdradziła nigdy swojego mistrza, wzorowała się na nim, to on często jej pokazywał sztuki walki, często kijem bambusowym, no bo nie mogliśmy używać wtedy, w sensie oni nie mogli używać wtedy ostrych broni. No i generalnie historia Mrocznej Rebeliantki kończy się, a właściwie urywa się w czasach kwarantanny w roku 2022. Jej losy po dziś dzień nie są do końca jasne, nie są opisane w kanonie, ale de facto większość agentów Tango jest opisana w legendach. Przechodzimy teraz płynnie z kanonu do legend. Ostatnim agentem Tango w kanonie, który występował, to był Kozioł, agent Szpieg oraz Czarna Kicia. Ich status obecnie jest nieznany, to znaczy wszyscy odeszli na emeryturę w 2024, ale ich losy potoczyły się różnie podczas rozkazu 66. Jedna z Czarna Kicia została uznana za zaginioną po rozkazie 66. Agent Szpieg powiadomił o tym, że ludzie się powybijali, o tym, że jest zła sytuacja Czerwonego Sokoła, wtedy jeszcze Czerwonego Sokoła, nie mylicie pojęć.
No i de facto skontaktowali się z Czarną Kicią, że ona żyje, że ukryła się, to oni też postanowili się ukryć. Mroczna Perła, bo tak nazywała się kolejna agentka tango występująca w kanonie, była agentką oddaną Czerwonemu Sokołowi, jednak odeszła tuż przed rozkazem 66 po to, żeby wrócić. Legendy. W legendach, jeżeli chodzi o agentów tango, nie wiemy zbyt wiele. Czarny Kogut, Zielony Kruk, Czarny Kruk, Zielony Kogut, Mroczna Rebelianka, Mroczny Sokół, Mroczna Dama, Czarna Wdowa, Mroczna Wdowa, Deimos, Dzwon, Kozioł. Wszyscy ci wystąpili w legendach, ale ich losy potoczyły się nieco inaczej. Deimos w roku 2018 przeprowadził zamach na agentów tango. Agenci tango według legend po prostu w świecie odparli ten atak przewagą liczebną. Deimos trafił do więzienia przed Trybunał Tango. Został skazany i według legend odsiaduje swój wyrok po dziś dzień. Czerwony Sokół, już Mroczny Sokół, mógł przyjąć z powrotem swoje alter ego, czyli Czerwony Sokół, i mógł wieść po prostu spokojne życie. Czerwony Sokół żyje po dziś dzień, tak jak wielu agentów, którzy przetrwali rozkaz 66 w legendach, żyje po dziś dzień, jednak jego status jest nieznany. Czarna Wdowa zdążyła ukryć archiwum wraz z Czerwonym Sokołem, zanim został wydany rozkaz 66. Jednak czy to archiwum tango przetrwało? Nie wiemy nic na ten temat. W legendach są tylko półsłówka, że tam w tajnych bazach są poukrywane dane przez Czarną Wdowę i właściwie tyle, ale nigdy nikt tych danych nigdy nie odnalazł. Czerwony Sokoł szukał tajnych danych przez lata, jednak nigdy się to nie udało. Dzwon i Kozioł deklarują swój powrót do agentów tango w razie zagrożenia. Czarny Kogut i Zielony Kruk zdradzili agentów tango pod koniec wojny. Jakiej wojny? Zaraz wam opowiem. Teraz zapraszam do wszystkich misji i wszystkich rozkazów, które zostały wydane w agentach tango. Rozkaz numer 71 został wydany pod koniec agentów tango. Miał za zadanie zmianę warty, to znaczy zmianę pokoleniową w agentach tango. Agenci tango byli dobrzy, potrafili się odnajdywać na polach bitwy. Jednak nigdy, ale to nigdy, Sokół nie zapomni jednej straty. Czarna Wdowa wiele razy fejkowała swoją śmierć, jednak raz w legendach zginęła. No tak. Według legend Czarna Wdowa zginęła na około 2 lata przed końcem ery agentów. Została zabita przez Deimosa własnoręcznie. Deimos został aresztowany i trafił ponownie za kraty. I odsiaduje swój wyrok według legend. Nie mylcie legend i kanonu. Według kanonu nie wiemy, co się stało z Deimosem po rozkazie 66. Kontakt się urwał, nikt z nim nie miał kontaktu, a w legendach odsiaduje wyrok za atak. Ostatnim agentem tango był agent Kruk i agent Sokół. Dlaczego agent Sokół, a nie Czerwony Sokół? Bo jeszcze był agent Zielony Sokół. On był tylko epizodycznie w legendach. W kanonie nic o nim nie wiadomo. W kanonie są tylko wzmianki przez Czerwonego Sokoła, że Zielony Sokół był jego mistrzem. I to on uczył go sztuk walki. Muszę się napić. Agenci tango według legend działają po dziś dzień. Według kanonu jednak nie. Kanon. Według kanonu agenci tango rozpadli się w roku 2024. Jednak kilka niedobitków z nich przetrwało rozkaz 66, przetrwało czystkę i istnieje do dziś, po dziś dzień, ukrywając się i działając potajemnie po dobrej lub złej stronie. Wilk Chaosu. Tak, był taki agent tango jak Wilk Chaosu, ale w kanonie nie ma o nim nic, a w legendach są tylko wzmianki. Ostatnim agentem jest Wilk Chaosu, który nie słuchał się rozkazów Mrocznego Sokoła, ale był mu oddany. Początkowo też był na szkoleniu, jednak nie został przyjęty do Akademii. Rozkaz 66 wszystko zmienił. Mroczny Sokół się ukrył wraz z Wilkiem. Wilk Chaosu się ukrył wraz ze swoją świtą. Zabrał kilku agentów ze sobą.
Większość z nich została zdradzona przez niego, bowiem on wbił nóż w plecy, wydając imperium agentów. No cóż, podobało się? Dziękuję za uwagę. Jeśli się podobało, zostawcie tu kciuka w górę, suba dla zasięgu i widzimy się niebawem. Do zobaczenia w kolejnym materiale.